Rady Gminy. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. W naszym przypadku ustawy składu Rady wynosi 15 lat. Stwierdzam, że jest na obecną chwilę lat tych 15. Chciałbym powitać serdecznie wójta Romana Kujawę, wójta elekta Kraśnickiego z żoną panią Jolantą Kraśnicką. Radnych kadencji 2018-2023. Państwa sołtysów, byłego przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Ziętale, radnych powiatowych, panią Wandę Dragan, serdecznie witam, Anetę Rozkosz, witam, panią Samson Bożenę, witam, radną powiatową. Witam księdza proboszcza parafii Siłu Krzysztofa Borowskiego. Witam Andrzeja Działkowskiego, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Boskiej. Witam byłego wójta Bogusława Lewickiego. Witam panią doktor Danutę Tarkie. Witam bardzo. Jest pani doktor. To Dostojska też nie. Przepraszam bardzo. Witam panią. Witam panią Elżbietę Goszczyńską. Witam Waldemara Czulbiela, dyrektora GOK-u razem z pracownikami. Witam Marka Jakubowskiego, kierownika posterunku policji w Iłowie. Witam Danutę Mazur, prezes Banku Spółdzielczego w Iłowie, z panią Agnieszką Zastępczyną. Witam pana Macieja Bożko, reprezentującego Bank nad Wiślańcem. Witam Edwarda Krakowiaka, prezesa zarządu oddziału gminnego. Witam Sylwestra Roga, komendanta gminnego ochotniczych straży pożarnych. Witam Wiesławę Ziętara, przewodniczącą koła emerytów i rencistów. Witam Mariusza Lewandowskiego, przedstawiciela OBZZ. Witam Hannę Marciniak, ZRP. Witam Andrzeja Grabarka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzodowie. Witam Elżbietę Kopka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Giżyna. Witam Ewę Rychę, dyrektora Szkoły Podstawowej w Iłowie. Witam Leokadię Brzodowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kanturach. Witam Agnieszkę Banaszek, dyrektora samorządowego przedszkola w Iłowie. Witam Elżbietę Dzikowską, kierownik biblioteki. Witam sekretarza Przemysława Nowackiego, Urzędu Gminy. Witam skarbnik Urzędu Gminy Agnieszkę Czeską. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam media. Witam wszystkich niewymienionych uczestników naszej sesji.
na sali jest pani Elżbieta Skotnicka. Rok mamy jubileuszowy. Jest wnuczką generała Skotnickiego. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie panią witam, gdyby pan wójt odpowiedział, bym tak samo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Wysoka Rado, obecnie przystępujemy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poproszę do siebie tutaj przewodniczącego gminnej komisji wyborczej z Piłowa, Edwarda Krakowiaka. Przewodniczący komisji będzie wręczał zaświadczenie o wyborze na radnych. A każdy z wyczytanych radnych z listy podejdzie do przewodniczącego i złoży ślubowanie, ślubuję lub zwrot, ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązek radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Bartosiak Renata, proszę najpierw. Bernard Dorota Katarzyna. Gerard Danuta. Radosław Waldemar. Ślubuję, tak mi dopomóż. Orliński Andrzej. Ślubuję, tak mi dopomóż. Rybicka Joanna. Rolewska Bożena Halina. Stańczak Alicja Jadwiga. Szymerska Edyta. Tomaszewski Sławomir Antoni. Wasilewski Przemysław Piotr. Dziękuję. Wójt
Wójcik Paweł Grzegorz. Ślubuję, tak mi dopomógł. Ja mówię pana. Ziółkowski Marek Paweł. Próbuję tak mi do pomóc. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego gminy Kiłczyn. Może ja przepraszam, bo ja było położone alfabetycznie. Jak przewodniczący, to trochę pomieni. No to się tam wymieńczy tymi zaświadczeniami. Jest. Porządek obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Ślubowanie radnych. Ustalenie porządku obrad. Wybranie przewodniczącego rady. Przyjęcie przez przewodniczącego rady prowadzonej sesji od radnego seniora. Ślubowanie nowo wybranego wójta. Zakończenie obrad pierwszej sesji rady. Czy są jakieś wnioski co do porządku obrad? Jeśli można by było, to byśmy do porządku obrad, bo jest tylko ślubowanie przewodniczącego rady, a zdaniem innych rad powiedzieć, jak się odbywamy, żeby jeszcze wybrać też wiceprzewodniczącego. Taki wniosek formalny. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie ma. Zamykam. Proszę o przegłosowanie wniosku kolegi radnego Przemysława Maślewskiego na tej sesji o wybranie jeszcze dodatkowo wiceprzewodniczących rady. Proszę też o głosowanie. Kto jest za? Proszę do góry. Szanowni Państwo, mamy nowy system utrwalania głosowania. Trzymajcie ręce w górze, póki nie zostanie utrwalone, kto jak głosował, dobrze? Za wnioskiem byli wszyscy jednomyślnie, więc wniosek przeszedł. Dobrze, to jeszcze raz chcę przegłosować porządek tejże sesji, ponieważ nowy wniosek proszę. Jeszcze raz proszę o głosowanie. Czyli w punkcie 5a tak. Wybór wiceprzewodniczących. W punkcie 5a wybór wiceprzewodniczących Rady Gmin. Proszę o przegłosowanie jeszcze.
o podniesienie. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przystępujemy do komisji uchwał. Proszę o zgłoszenie trzech kandydatów radnych do komisji uchwał. Szanowni Państwo, trzy osoby są potrzebne, które będą pomagały przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącej. Spośród radnych, więc bardzo prosimy o ochotników lub wytypować spośród siebie jakąś metodą, bo w ten sposób nie pójdziemy dalej w naszym... Proponuję Bożenkę Dolewską. Bożenko, zgadzasz się? Te osoby oczywiście nie będą kandydowały, no więc... Bardzo proszę, od razu dajmy Bożenko miejsce na scenie. Proszę panią. Jeszcze dwie osoby. Zapraszamy pana. I panią Joannę. Was przeprosić, bo tu będzie komisja uchwał, a tu komisja mandatowa. Niestety tutaj przygotowane. Ciebie, Asia, koło ciebie. Tak, ja się zaraz przesunę, spokojnie. Chciałem zapytać, czy wyraża zgodę Bożenka Rolewska na komisję? Pan Radosław Kunc? Tak. Pani Jolanta Rybicka? Joanna, przepraszam. Więc proszę o przegłosowanie Rady Komisji Uchwał. Jednogłośnie przygotowane. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do wyboru przewodniczącego Rady Gminy. Zaraz, najpierw kandydatów chcę o zgłoszenie do przedstawienia. Na przewodniczących Rady Gminy. Dokręcę was to. Szanowni Państwo, najpierw kandydatów. Jak będziemy mieli kandydatów, wybierzemy komisję dyskutacyjną i będziemy mieli wszystko. Bardzo proszę o zgłoszenie kandydata czy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Zgłaszam radną Renatę Bartosiak na kandydatkę na przewodniczącego. To jeszcze z tej strony jest. Jakub. Czy radna wyraża zgodę Bartosiak na kandydowanie przewodniczącej rady?
naprawdę oczywiście i zwracam się z prośbą do kolegów, koleżanek radnych o głos poparcia. To za chwileczkę, prezes. Pytamy, czy zgadza. Wyrażam zgodę, koleżanka? Wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jest ktoś? Z tyłu. Z tyłu. Chciałam zgłosić kandydata na przewodniczącego Sławomira Tomaszewskiego. Sławomir Tomaszewski jest zgłoszony. Wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jest ktoś więcej? Nie ma. Zamykam listę, są dwie osoby. W tej chwili poproszę o prezentację kandydatów. Jako niewiasta proszę bardzo. Przepraszam panie przewodniczący, nie lubię tego słowa, ale zwracam się tutaj do państwa radnych, do kolegów i koleżanek, do radnych, z którymi pracowałam przez dwie poprzednie kadencje. Jestem radną wybraną na trzecią kadencję Rady Gminy Iłów. Mogę ze swojej strony obiecać państwu, że na pewno nie będę radną ani przewodniczącą rady, gdybym dostała głos poparcia, działającą zaściankowo. Wyszłam z komitetu jawnie, sprawnie, gospodarnie i chciałabym do końca kadencji, a nawet i dłużej, dopiąć swoich zamierzeń. Moim największym priorytetem jest praca całej rady, nie tak jak było to w poprzednich latach. Wielokrotnie się do tego odnosiłam, wielokrotnie byłam sprowadzana niżej, dlatego dziś może warto powiedzieć to słowo, że zależy mi na tym, żeby Rada pracowała przy jednym stole wspólnie. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu kandydata na przewodniczącego Rady Sławomira Tomaszewskiego. Moi drodzy, moje nazwisko Sławomir Tomaszewski, zamieszkały na Lesie, żonaty, dwóch synów, pracuję 12 lat w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jestem przewodniczącym Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, prowadzę działalność gospodarczą. Mój komitet, z którego weszłem do Rady Gminy, miał nazwę Razem dla Gminy. I tak traktuję moją służbę jako radny i ewentualny przewodniczący Rady Razem dla Gminy. Nie wprowadzajmy podziałów, nie dzielmy się na opozycję i tych innych i koalicje. Razem pracujmy dla dobra naszej gminy, wyciągajmy wnioski z poprzednich kadencji, idźmy nową drogą, tak więc służę i doświadczeniem zawodowym, doświadczeniem samorządowym oraz swoją skromną osobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chcemy teraz przystąpić do powołania komisji skrutacyjnej. Proszę trzy osoby z Rady o zgłoszenie. Pan Andrzejowicz. Dobrze. Teraz. Proszę bardzo, od razu niech zajmie tam miejsce nas. Dobrze, proszę bardzo. Wyrażam zgodę? Tak. Proszę bardzo. Żółkowski Marek. Żółkowski Marek. Proszę bardzo. Wyrażam zgodę? Głosowanie będzie odbywało się tajnie. Teraz prosiłbym Radę o przegłosowanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proszę o głosowanie. Głosowanie jest jednomyślne. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze odnośnie do państwa rady, odnośnie jak należy głosować. Otóż no, jak wszyscy widzimy, mamy dwóch kandydatów, panią Renatę Bartoszak i pana Tomaszewskiego Sławomira.
na karcie do głosowania, która jest opatrzona pieczątką Rady Gminy Iłów, należy przy wybranym kandydacie zaznaczyć znak X. Tutaj Państwo, jak widzicie, macie taką małą urnę białą, Państwo radni. Do tej urny trzeba wrzucać swój głos, natomiast tutaj obok urny, za tą kotarą, mamy krzesełko ze stolikiem. Można sobie tam usiąść, przysiąść i zaznaczyć, na kogo chcecie głosować, żeby było, tak powiem, żeby Państwa głos był tylko dla Państwa, tak? Także tak wyglądają zasady. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Proszę bardzo. Ogłaszam 5-minutową przerwę w celu konstytuowania się komisji i w tym momencie no, również przygotowania kart do głosowania. Thank you.
przewodniczącego Rady Gminy. Poproszę w kolejności o alfabetyczne osoby, które czytam. Proszę panią Radę Bartoszak. Poproszę
męską edyfą. Thank you.
przewodniczącego Rady Gminy. Moment, czekaj chwileczkę. Pan proszę. Bo przerwa została ogłoszona. A, przepraszam. Bardzo proszę wszystkich, zajęcie miejsce z powrotem uznawianym obrady. Ale formalnie, trzeba zakończyć przerwę. Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie głosowania wyboru przewodniczącego rady. Podaję wyniki wyborów. 15 osób wzięło udział w głosowaniu. Głosów nieważnych nie było. Przewodniczącym Rady Gminy został pan Sławomir Tomaszewski, mając głosów 9. Pani Renata Bartosiak uzyskała głosów 6. Dziękuję. Dziękuję bardzo, gratulując radnemu wyboru na przewodniczącego Rady Gminy Miłowie i życzę owocnej pracy. Proszę komisję uchwał o odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Miłów. Dla wyboru przewodniczącego Rady Gminy komisja w składzie Ziółkowski Marek, Orliński Andrzej, Wójcik Paweł stwierdza, co następuje. Na sesji obecnych jest 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych nie było. Po obliczeniu wyniku głosowania kandydaci na przewodniczącego Rady Gminy Iłów otrzymali następującą ilość głosów. Pani Renata Bartosiak głosów 6. Pan Tomaszewski Sławomir głosów 9. Komisja stwierdza, że przewodniczącym Rady Gminy Iłów został wybrany pan Tomaszewski Sławomir. Podpis komisji pan Luci Paweł Orleński Andrzej i Ziółkowski Marek. Dziękuję bardzo i proszę radnych o przegłosowanie tejże uchwały. Zaraz, poczekaj. Uchwała nr 1/1 / 2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Iłów. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994, uchwala się, co następuje. Stwierdza się wybór radnego Sławomira Tomaszewskiego na przewodniczącego Rady Gminy. Paragraf 2, punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iłów, a także rozmieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip-iłow.pl. Proszę radnych o przegłosowanie tejże uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Moment, na razie za. I tutaj z tyłu.
Jednocześnie przekazuję dalsze prowadzenie sesji Rady Gminy przewodniczącemu Rady Gminy Tomaszewskiemu Sławomirowi. Muszą się zastanowić, czy będą kandydować na wiceprzewodniczących. Jeżeli nie, to bym proponowała, żeby zostali w tym samym składzie. Jeżeli tak, to trzeba wybrać nowe komisje i przystąpić do wyboru wiceprzewodniczących. W tym samym trybie. W tym samym trybie też głosowanie tajne i proponuję dwa głosowania. Czyli znowu dajemy kandydatów, na pierwszego wiceprzewodniczącego głosujemy, potem na drugiego. Więc zwalniamy komisję? Nie. Czy komisje chcą być wiceprzewodniczącymi? Nie. Czyli kandydatów musimy o zgłaszanie kandydatów. Więc moi drodzy, dziękuję bardzo za okazane mi zaufanie i głosy. Postaram się nie zawieść rady, mieszkańców, rady gminy. Panie przewodniczący, tutaj. Nie, najpierw wiceprzewodniczący. Tak? Nie, no punkt 5a to jest wiceprzewodniczący. Moi drodzy, otwieram listę zgłoszeń na kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady jednego i wiceprzewodniczącego Rady drugiego. Proszę o zgłaszanie. Na pierwszego wiceprzewodniczącego proszę, otwieram listę. Ja zgłaszam kandydaturę na wiceprzewodniczącego pani Renaty Bartosiak. Czy wyraża zgodę? Czy pani Bartosiak Renata wyraża zgodę? Nie, nie wyrażam zgodę. Dziękuję. Prosimy o następny kandydat. To ja może zgłoszę kolegę Przemka Wasilewskiego. Czy Przemek Wasilewski wyraża zgodę? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? To ja bym chciał zgłosić jeszcze może kandydaturę pani Doroty Bernard. Czy pani Dorota wyraża zgodę? Tak. No właśnie, no bo właśnie to nie wiemy. Jest to pierwsze od głosowania. Na pierwszego przewodniczącego? Na pierwszego. Proszę o przygotowanie karty głosowania i zarządzam 5 minut przerwy. Thank you.
kandydacie, kandydat musi uzyskać 50% głosów ważnych, tak? Żeby został wybrany. Tak, nie. 50% głosów ważnych, głosów ważnych. Tak. Thank you.
proszę, Hendara. Andrzej Żuchowski Marek stwierdza, co następuje. Na sesji obecnych jest 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Głosów ważnych oddano 14. Głos nieważny oddano 1. Po obliczeniu wyników głosowania kandydaci na pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Gminy już otrzymali następującą ilość głosów. Pan Wasilewski Przemysław głosów 9. Za, 5 przeciw, 1 nieważny. Nasz 1 były głos nieważny. Komisja stwierdza, że pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Gminy IUW wybrany został pan Wasilewski Przemysław. Proszę kolegę Brudza. Czytamy uchwałę. Uchwała Rady Gminy IUW z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Gminy IUW. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnego Przemysława Wasilewskiego na pierwszego wiceprzewodniczącego Rady Gminy IUW. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy IUW, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bib-ilow.pl. Dziękuję bardzo. Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do zgłaszania kandydata na drugiego przewodniczącego. Otwieram listę. Zgłaszam Panią Dorotę Bernat. Czy Pani Dorota wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są kandydatury? Ja zgłaszam Pana Rafała Duszyńskiego. Czy Pan Rafał wyraża zgodę? No i ja nie czuję się na siebie. Dziękuję bardzo. Zamykam listę. Proszę o przygotowanie list. Kart do głosowania, zarządzam się. Senator. Thank you.
pani Bernardo. Wszystkich panów Grzegorz.
Piłkowski Marek. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnej Doroty Bernat na drugą wiceprzewodniczącego Rady Gminy Iłów. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt drugi. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iłów, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bib-ilow.pl. Dziękuję bardzo. Bardzo gratuluję pani Dorocie Bernat. Proszę o przegłosowanie tej odczytanej przed chwilą uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. I zapraszam nowych wiceprzewodniczących do stołu prezydialnego. No i komisja do domu. Dziękuję za pracę, dziękuję za poświęcenie. I pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Panie wójcie, bo już tak mogę się zwracać do pana Jana Krasińskiego. Nawet trzeba. Gratuluję. Dziękuję bardzo. W imieniu własnym oraz prezydium liczę na bardzo dobrą współpracę, na owocną współpracę do dobra gminy i mieszkańców naszej. Tak jak ustawa nakazuje, jawnie. Dziękuję. I sprawnie. Sprawnie i gospodarnie. Może dodam sobie nazwę komisję doktoratę razem na naszej gminie. Proszę o głos. Mikrofon,
Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Wice, Pani Przewodnicząca Wice, Panie Wójcie, Panie Wójcie, bo na rybnictwie jest z nami. Radni powiatowi, członkiem zarządu, radni gminy, szanowni sołtysi, drodzy goście, koleżanki i koledzy. Do wyboru szliśmy pod różnymi hasłami. Jednak większość komitetów postulowała zmiany. Zmiany wizerunku gminy, zmiany kierunków rozwoju. Czy intencje komitetu były wiarygodne, przekonamy się w praktyce. Szanowni Państwo, frekwencja w tych wyborach była wysoka, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze. Zostaliśmy wybrani dużą ilością głosów. Na uwagę też zasługuje zupełny brak głosów nieważnych, co świadczy, że demokracja w Iłowie zadziałała prawidłowo. Społeczeństwo wyraziło swoje oczekiwania, postawiło na zmianę. Mój komitet do wyborów przystąpił pod hasłem jawnie sprawniej gospodarki. Zapewniam, że tak będzie. Mój podstawowy cel to łączenie, a nie dzielenie społeczeństwa. Deklaruję konsultacje społeczne, by trafnie planować inwestycje, wytyczać kierunki rozwoju. Nie pozostawię bez odpowiedzi żadnej skargi, uwagi czy wniosku, bo wcześniejsza interwencja zawsze łagodzi negatywne skutki. Wiele potrzeb można będzie zrealizować bez większych nakładów finansowych. Można pomóc młodym rodzicom, chcącym łączyć wychowanie dzieci z pracą zawodową. Możliwe jest wydłużenie czasu pracy przedszkola. Jest możliwość poprawy bytu seniorów. Na żłobki, kluby dziecięce, kluby seniora rząd przeznacza znaczące środki. Będę starał się z nich korzystać. Już nawiązałem kontakty. Rosną fundusze na drogi lokalne. Będę o nie zabiegał. Samorząd będzie wspierał doradztwem mieszkańców ubiegających się o środki programu rządowego Czyste Powietrze. Deklaruję szeroką współpracę z młodzieżą, szczególnie w zakresie rozwoju sportu i kultury. W gminie Iłów rolnictwo, sadownictwo funkcjonuje na wysokim poziomie. Rozwinięty jest transport. Należy w miarę możliwości wspomagać ich rozwój, by ich potencjał mógł służyć rozwojowi całej gminy. Sprawny, przyjazny urząd sprawi, że przedsiębiorcy i wszyscy interesanci mniej czasu będą tracić na załatwianie swoich spraw. Szanowni Państwo, społeczeństwo obdarzyło mnie zaufaniem. Większość mnie zna, bo w tej gminie pracuję już ponad 25 lat. Z dotychczasowej pracy zawodowej mam sporo satysfakcji. Największą wartością każdej społeczności są jej mieszkańcy. Oni nas wybrali. Im jesteśmy zobowiązani służyć, dla nich pracować. W setną rocznicę odzyskania niepodległości składam społeczeństwu ślubowanie. Z woli większości obejmuję stanowisko wójta gminy Iłów. Zobowiązuję się do sumiennej pracy w myśl słów naszego przewodnika, świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wszystkich zapraszam do współpracy. Bardzo dziękuję za uwagę. Żeby drugi raz nie zabierać głosu, Szanowni Państwo, po sesji zapraszam na herbatę do auli wszystkich obecnych z Panem Wójtem na czele.
Nie wiem, ksiądz proboszcz. Księży proboszczu i wszystkim bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję bardzo. I teraz do gości. Czy ktoś chce zabrać z gości zaproszony głos? Proszę bardzo, panie Ryszardzie. Witam serdecznie szanownych państwa. Przypadł mi zaszczyt pożegnać pana wójta, podziękować w imieniu własnym, w imieniu całej rady poprzedniej za razem współpracę. Pan Roman Kujawa, wójt gminy Miłów. Szanowny panie wójcie, w imieniu swoim oraz Rady Gminy Iłów mam zaszczyt podziękować panu za 20 lat pracy na stanowisku wójta gminy Iłów. Pragnę panu złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za pełną zaangażowanie pracę na rzecz społeczności lokalnej i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej. Dziękując za twórczy wysiłek i mądrość, które sprawiły, że gmina Iłów stale się rozwija. Budowa dróg gminnych, powiatowych, wodociągów, kanalizacji, budowa środowiskowej hali sportowej, budowa oczyszczalni ścieków w Iłowie, przydomowych oczyszczalni ścieków, termomodernizacji budynków oświatowych i gminnych, place zabaw i wiele innych inwestycji. To namacalne efekty pana działań, które wpłynęły na polepszenie poziomu życia mieszkańców gminy. Jestem wdzięczny również za to, że dzięki tym osiągnięciom mamy pozytywny wizerunek gminy. Chwile takie jak ta powodują zwykle, że staramy się dokonać bilansu, podsumowania. Chciałbym, by podsumowując swoją karierę, wziął pan pod uwagę oprócz ciężkiej pracy, jubileuszy, chwil radosnych i smutnych, również inne czynniki. Jednym z nich jest wdzięczność wszystkich tych, którym pomagał pan, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem przez 5 kolejnych kadencji. Przeżył pan wspólnie z radnymi oraz pracownikami wiele różnych momentów i zawirowań. Ma pan za sobą wspaniałe czasy i trudne momenty. Zmieniały się strategie, koncepcje i cele. Dla pana, niezależnie od tego, co działo się dookoła, zawsze najważniejsza była podstawowa zasada, a mianowicie dobro gminy. To jest optymistyczne i budujące, że na płaszczyźnie samorządowej potrafiliśmy szukać tego, co nas łączy, a nie nas dzieli. Że właśnie w takiej atmosferze, w starciu różnych poglądów i pomysłów, stawialiśmy naszych mieszkańców jako dobro nadrzędne. Za to raz jeszcze dziękuję. Dziękuję panu serdecznie za lata twórczej aktywności i życzę, by następne były źródłem codziennej radości i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku. A w życiu osobistym życzę dużo zdrowia, szczęścia i zadowolenia. Rada Gminy i Przewodniczący Gminy. Pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego panie wójcie. Dziękujemy. Podziękować za te 20 lat, że żeście ze mną wytrzymali.
Natomiast teraz odesłaliście mnie na emeryturę. Mam nadzieję, że zasłużoną. I za to wam z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że gmina nadal będzie się rozwijać. Przygodny księdze proboszczu. Nie ma księdza proboszcza Rafała? Nie jest, ale ksiądz Rafał Harnasiak. Tak, bo taką piękną książeczkę mi wręczył tutaj z podziękowaniem za współpracę. Kochani, wiecie, 20 lat wydaje się, że to jest bardzo długo. Dla mnie zleciało to bardzo szybko i nawet nie zdążyłem się obejrzeć. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że praca, praca i praca. Cały czas myślenie. Ja, proszę Państwa, dziękuję wszystkim, kochani, tym, którzy na mnie oddali głos i ci, którzy nie głosowali i ci, co nie poszli do głosowania, bo wiecie, 2000 ludzi, których nie idzie do głosowania, to jeszcze kolega tutaj, wójt Janek powiedział, że wysoka frekwencja. Oczywiście, ale powinniśmy mieć 90% frekwencji, żebyśmy mogli wyrażać swoją wolę tak zwanego wybrania tego włodarza gminy. Ale proszę Państwa, kochani moi, z całego serca wam dziękuję. Życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja jestem szczęśliwy z jednego, że 20 lat byłem wójtem, to na pewno będzie trudno powtórzyć, jeżeli ustawa się nie zmieni. I za to z całego serca, kochani, wam dziękuję. Szczęść Boże wszystkim i Bóg zapłać za to, co dla mnie robiliście i nieraz, i jeszcze przepraszam wszystkich za nieraz złe słowa, bo wiecie, zdarzały się i takie, wójt wszystkim nie dogodzi. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jesteśmy świadkiem pokojowej zmiany władzy, zobacz. Pani Samson Bożena, proszę bardzo. Wykochani, ja w imieniu własnym oraz całego zarządu powiatu w Sochaczewie chciałam tutaj życzyć zarówno panu wójtowi, którym bardzo gratuluję, chciałam życzyć bardzo takiej pomyślnej, spokojnej, zrównoważonej, takiej merytorycznej współpracy i pasma oczywiście sukcesu. Proszę Państwa, zawsze trzeba pamiętać, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. Życzę Państwu naprawdę samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Natomiast panu odchodzącemu wójtowi życzę wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głos pani Danuta Mazur, prezes Banku Spółdzielczego. Dziękuję. Szanowny panie wójcie, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję wójta gminy proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli pana wyborcy. Wyrazy uznania kieruję także ku wybranym radnym gminy. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra całej gminy, gminnej wspólnoty. Życzę wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez społeczeństwo gminy zadań i wyzwań. Razem z gratulacjami i życzeniami proszę przyjąć deklarację współpracy w dziedzinie obsługi finansowej gminy oraz jej mieszkańców. Zarząd Banku Spółdzielczego Biłowie. Pan Roman Filiała, wójt gminy Jów. Szanowny panie wójcie, w imieniu własnym i zarządu Banku Spółdzielczego w Jułowie pragnę złożyć panu najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności jułowskiej i za trud wniesiony w rozwój idei samorządowej. Mam nadzieję,
że 20-letnia służba na rzecz Iłowian jest i zawsze będzie dla Pana źródłem satysfakcji oraz inspiracją do dalszych działań. Jednocześnie życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłowie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, my w imieniu całej Rady chcielibyśmy złożyć nowo wybranemu wójtowi jak najlepsze życzenia na ten nadchodzący czas wytężonej pracy. No i życzymy wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, czy ktoś z zaproszonych gości? Proszę bardzo. Zapraszam. Ja jestem nauczycielką. 48 lat przepracowałam w Szkole Podstawowej w Iłowie. Wybierałam pana dyrektora Kraśnickiego jako przedstawiciel nauczycieli. Byłam krytykowana, a kandydaci byli. Jakoś intuicja mówiła, że właśnie to ten. No i w szkole bardzo miło pracowaliśmy razem. Potem, kiedy zaczęłaś działać w gimnazjum, ja odeszłam na emeryturę. Ale kontakt ze szkołą utrzymuję do dzisiaj. No, wszyscy dyrektorzy bardzo szanowali, Ja ze swojej strony bardzo starałam się w szkole. Ponieważ muszę powiedzieć publicznie, tak jak proboszcz powiedział, że człowiek musi mieć powołanie. I właśnie ja nie byłam z przypadku nauczycielem, ale z powołania. Moje myśli zawsze były przy dzieciach. Są tu wśród nas moi uczniowie. I bardzo się z nich cieszę, że zawsze mnie zapraszają. Również wszyscy dyrektorzy pamiętają zawsze o mnie. 18 lat na emeryturze. Nigdy nie pominęli mnie jako nauczycielki. Zawsze zapraszana na wszystkie uroczystości. I z tego się bardzo cieszę. Myślę, że wójt jako człowiek i jako sprawdzony dyrektor będzie pamiętał o swoich pracownikach, również emerytach. Chciałam bardzo, szanowny panie Janie Pawle Kraśniewski, wójcie gminy Jów, powiedzieć słowo. Objął pan dobrymi myślami ważną dla Iłowa pracę. Niech ona przynosi owoce, a trud intelektu zapala umysły, porusza serca, wlewa w nasze życie trochę ciepła. Bóg niech wspiera działania, myśli i osiągnięcia pana. Dodam jeszcze, że jest tu moja też uczennica, która jest radną powiatową. To jest pani Wanda Draga. Będąc radną w 2004 roku, kiedy ja już byłam na emeryturze, dostałam od Rady Gminy podziękowania właśnie od swojej uczennicy. Może chwileczkę odczytam. Z okazji 70. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Iłowie i przywrócenia jej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, Rada Gminy w Iłowie serdecznie dziękuję
za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela, za Pani wkład i zaangażowanie w kształtowanie właściwej postawy młodego człowieka, wpajanie mu podstawowych zasad moralnych, krzewienie w nim poczucia obowiązku i duchu patriotyzmu. Życzymy dalszych wielu lat zdrowia i pogody ducha na co dzień, by wspomnienia z tej szkoły zawsze wywoływały uśmiech na twarzy. Ja bym poprosiła Panią Wandzie, ponieważ Pani Wandzia pisze książki i zawsze z tych książek wyciągamy przepiękne wnioski. I chciałam dzisiaj wręczyć Pani Wandzi, bo działa również w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Ziemi Lwowskiej i bardzo dużo właśnie dla społeczności robi. A ponieważ również jest bardzo wzorową katoliczką, więc postanowiłam jej wręczyć książkę Dekalog na początku XXI wieku. A Panu właśnie skierował, ponieważ patronem jego jest Jan Paweł II i mamy zaszczyt właśnie, że takie właśnie imię nosi, taką też książeczkę. Dlaczego Bóg nie uzdrawia swoich przyjaciół? Gratuluję, ponieważ słowa podziękowania skierowałam do Pana Wójta wczoraj, będąc na spotkaniu z emerytami, więc jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim zebranym i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. To Pan Edward Rakowiec, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Panowie Wójtowie, którzy byli w poprzednich latach. Jako radny 40 lat przypracowałem w radach różnych. Dlatego chciałem tam parę słów powiedzieć. Życzyć nowemu wójtowi wszelkiej pomyślności w realizowaniu zadań, jakie przyobiecał w kampanii. A Radzie, proszę Radę, żeby nie skłócać się, bo kłótnie do niczego nie doprowadzają. Bo na kłótni nikt nie zyskał, a wszyscy stracili. I troszkę do budżetu powiem, bo budżet jest opracowany, projekt budżetu przez pana wójta Romana Kujawy. Tam jeszcze nie ma uchwał okołobudżetowych, na pewno będziecie te uchwały okołobudżetowe podejmować. W związku z tym wy możecie ten budżet zupełnie zmienić. Tylko mam taką prośbę, oprócz stałych wydatków, jakie są oświata, zdrowie, urząd gminy, administracja, znaczy rada, straże, to są twarde wydatki, które muszą być. Natomiast najwięcej problemów z mojego doświadczenia to zawsze były takie przepychanki między radnymi o inwestycje. I ja bym prosił, że wiadomo, że drogi priorytet, ale żebyście wzięli pod uwagę w najbliższych latach, zaczynając od przyszłego roku, żeby dwie inwestycje, które powinny być priorytetem. To jest stacja uzdatniania wody, bo część południowa gminy, jak jest susza, ma niedobór wody. I druga, dokończenie tej sali gimnastycznej w Iłowie. Przepraszam, Brzozowie, w Iłowie to już jest. No to taka prośba, jeszcze apeluję o dobrą współpracę między wójtem a radą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Janetka Rozkosz, radna powiatu Zaczewskiego, nowo upieczona, podobnież najładniejsza. Dobra, najładniejsza. Drodzy Państwo, ja jeszcze nie miałam okazji. Chciałam Państwu podziękować za tak olbrzymie zaufanie, zarówno jeżeli chodzi o wybory do Rady Powiatu Sochaczewskiego. No i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby Państwo skorzystali, jako gmina również na tym, że postawiliście na mnie, tak?
Myślę, że będziemy zgodnie działać w tym powiecie. Wszystko wskazuje na to, że się dogadamy. Będziemy starać się dla Państwa jak najefektywniej działać. Aczkolwiek chciałam Państwu podziękować nie tylko za to. Chciałam Państwu podziękować również za to ogromne wsparcie. Jak tutaj odebrałam od Państwa niedawno, tak chciałabym dla Państwa tutaj dalej pracować na rzecz tego naszego rolnictwa i tak dalej, jeżeli będzie tylko to możliwe. No i prosiłabym o wsparcie dalej. Myślę, że byliście Państwo w miarę zadowoleni z tego, co dało się odczuć, jak niektórzy, no, dostałam masę telefonów, masę takiego wsparcia od Państwa, więc świadczy to o tym, że to 15 lat, które dla Państwa pracowałam, nie zostało stracone, więc mam nadzieję, że będziemy jakoś mogli wspólnie razem działać. Dziękuję bardzo za to olbrzymie zaufanie, no i mam nadzieję, że zapraszam do dalszej współpracy. Dziękuję. Moi drodzy, czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pani sołtys, najstarsza pani sołtys w naszej gminie. Starsza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, już mogę się tak zwrócić. Panie wójcie, jeszcze z którym już przestaliśmy pracować, i mogę imień też zwracać się do pana wójta i pana Jana Karcińskiego. Chciałabym najpierw podziękować naszemu wójtowi za 40 lat pracy, bo tyle żeśmy obydwoje w samorządzie pracowali. Naprawdę, była to współpraca bardzo serdeczna i bardzo obfita, bo to nie były lata takie jak teraz. Były to lata ciężkie, musieliśmy razem pokonywać bardzo dużo problemów, bardzo trzeba było pomagać jeszcze osobom starszym, byli jeszcze opiekunowie społeczni, myśmy też pracowali razem z wójtem. Teraz niestety wiek ludzi starszych jest inaczej odbierany, inne są warunki, ale myśmy niestety w takich warunkach pracowali. I chciałabym, myśmy już niejednokrotnie dziękowali wójtowi, ja to mówię w imieniu sołtysów, ale jeszcze raz chciałam podziękować. Ogromne dzięki składamy za współpracę, uszanowanie drugiego człowieka. Bo jeżeli człowiek sam siebie nie szanuje, to nie szanuje drugiego człowieka. Także przede wszystkim dzięki za to. Życzę wszystkiego najlepszego w osobistych sprawach i dziękujemy, jeszcze raz dziękujemy za wszystko. A do pana wójta też chciałam się zwrócić, także przyjmujemy jako wójta naszego, bardzo nam miło i naprawdę byśmy prosili o współpracę, o serdeczną współpracę z nami sołtysami, z mieszkańcami, tak jak pan wójt wspomniał. Na pewno to się jeszcze jakoś ułoży i jestem pełna nadziei, że będziemy dalej współpracować. A jako sołtys Łaki Wolny Ładowskiej, to mam tylko jedną taką prośbę. U nas zaczęta jest remisa Nie chciałabym zrobić takiego niekrytycznego może uniku, ale naprawdę odkręcić pan, ale o dalszą współpracę z nami, strażakami, sołtysami, naprawdę bylibyśmy bardzo wdzięczni. I takie jest marzenie naszych starszych strażaków, żebyśmy mogli w tej remizji jeszcze zatańczyć za swojego życia. Naprawdę. Dziękuję bardzo, wójcie. Panie wójcie. Tam niedużo jest do skończenia. Czy mogę, panie przewodniczący? No, proszę bardzo. Tylko króciutko. Ja chcę powiedzieć, dlaczego ma się zacząć? Ona przecież jest współpraca. A ze strażakami to wręcz bardzo owocna. A powiem więcej. Pochodzę ze wsi i nawet u mnie gama jest do remizy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan głos prosił
Pan Bogdan Rybicki, były wójt gminy Lipno. Szanowni Państwo, zostawiając tutaj urząd przed 20 laty, gmina znajdowała się w serce najlepszych samorządów wśród jednostek gminnych w Polsce. Przez minione lata, mimo niewątpliwych osiągnięć ostatnich samorządów, tej pozycji nie udało się utrzymać. Chciałbym życzyć nowo wybranemu wójtowi, jak również radzie, by udało się tę pozycję ponownie w naszej gminie przywrócić. Panu wójtowi życzę dużo satysfakcji z wykonywanych obowiązków, Państwu wielu osiągnięć, no i również wszystkim Państwu, byście z tego samorządu, który wybraliśmy, byli usatysfakcjonowani i ponownie w następnych wyborach również widzieli jako swoich przedstawicieli, którzy będą nas i dla nas pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze zaproszony gości chce zabrać głos? Wiem, że jest już długo. Proszę bardzo. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Wiem, że już jesteście zmęczeni, ale chciałam dwa słowa powiedzieć. Podziękować panu wójtowi za zaproszenie. Przyjeżdżam tutaj do gminy Iłów z wielką przyjemnością, ponieważ tą ziemię iłowską uważam za świętą. Tutaj walczyło i zginęło bardzo dużo osób. Oni sobie wywalczyli tą niepodległość, którą my teraz mamy. Ja jestem z zawodu nauczycielką, ale już długo na emeryturze. Ale jestem mimo wszystko bardzo zapracowana, ponieważ teraz mamy rok niepodległości. I w szkole pracowałam jako nauczycielka języka polskiego, historii, ale przede wszystkim byłam od patriotyzmu. I to wszystko we mnie zostało. Jestem wnuczką generała Stanisława Grzmoc-Kotnickiego, który zginął w Tułowicach, w minie Brochów. Jestem tam bardzo często zapraszana. Właściwie od 37 lat tam chodziłam młodzież, tam uczyłam patriotyzmu. Od paru lat jestem zapraszana do gminy Iłów. Chyba generał, który tam z góry patrzy, postawił na mojej drodze pana Jana Kraśniewskiego. Wspaniałego patriotę. Znam go od wielu lat. Jest bardzo przyzwoitym człowiekiem. Świetnym organizatorem. I wielkim patriotą. Na tym mi bardzo zależy. Ja tu byłam w szkołach. Ja znam wasze dzieci. A dzisiaj mam wielką przyjemność spotkać się może z rodzicami, z dziadkami. Byłam w szkole w Iłowie parokrotnie, byłam w szkole w Giżycach, dziękuję dyrektorom za zaproszenie, na pięknych uroczystościach. Widzę, że tu młodzież jest naprawdę dobrze wychowywana, patriotycznie przede wszystkim, bo na tym mi zależy. Szalenie się cieszę, że pan Jan został wójtem, że będziemy może na niwie patriotycznej dalej współpracować. Chciałam powiedzieć, że moim dziadkiem był właśnie generał, który zginął w 1939 roku nad Wisłą w Tułowicach. A moim ojcem też był bohater, żołnierz niezłomny, który walczył w AK całą okupację. Kiedy miałem 4 latka, w nocy przyszło UB, został aresztowany. Za to się przez 7 lat przesiedział na Rakowieckiej więzieniu. To już nie trzeba opowiadać, co tam się działo. Generał 4 dni przed wojną wysłał do swojego syna, a mojego ojca, telegram, w którym były 3 słowa. Bądź bardzo dzielny. I mój tata był bardzo dzielny. I uznał ten telegram za testament. A mnie, mój tata, przed śmiercią podarował album o Józefie Piłsudskim i tam napisał piękną dedykację, żebym dbała o pamięć
tych wszystkich, którzy zginęli, a szczególnie na tej ziemi, nad Bzurą, i bo dzięki nim możemy dzisiaj się uczyć w wolnej Polsce, mówić po polsku, myśleć po polsku. Ja się szalenie tutaj cieszę, to wszystko, że jestem w tej gminie, na tej ziemi. Bardzo mi się podobała ta sesja, że tak wszystko sprawnie, mimo że długo to trwało. Życzę wójtowi Janowi naprawdę długich lat zdrowia, bo wiem, że jest człowiekiem bardzo skromnym, pracowitym i cieszę się, gratuluję, że został pan wójtem. Dziękujemy. Proszę bardzo, kolega i koleżanka Sołtysi. Wójcie Romanie. Byłeś gospodarzem 20 lat. Teraz z nami są sami, ze mną osobiście, może nie tak długo, ale są tutaj między nami Sołtysi, z którymi byłeś od samego początku. Odkąd ta nowa nasza ojczyzna istnieje. Wójcie, obraz Sołtysów składamy, co możemy złożyć. Życzenia na tej nowej, jakby nie było, drodze. Dziękuję Państwu, Sołtysi. Kocham świat, bo uprawiałem też 25 lat i jestem naprawdę dumny. I dziękuję Wam wszyscy, kochani, za te lata współpracy, że tyle żeście wytrzymali ze mną. Dziękuję bardzo. Panie drodze, zbliżamy się już do końca. Pytanie, czy Przemek, czy pani Dorota? Myślę, nie będziemy przedłużać. A ja mam jeszcze jedną prośbę do księdza proboszcza, który jest z nami, o takie może słowo Boże, o zabranie głosu. Naprawdę cenię słowa księdza proboszcza. I tu taką prośbę w imieniu własnym, ale podejrzewam, że jest niezgromadzonych na mnie. Szanowny panie wójcie, Janie, szanowny panie wójcie, Romanie, wszyscy dostojni państwo, co dopełniono się funkcji, zadań. Tak, to słychać, że już wszyscy jesteśmy zmęczeni. Nie zamierzam powtarzać tego, co miałem okazję wypowiedzieć zarówno wtedy, gdy była msza święta kończąca kadencję poprzedniej ekipy samorządowej, jak i w dniu dzisiejszym. I jeden pan wójt, i drugi pan wójt byli u mnie, prosząc o tę mszę świętą. To jest dar serca, tak zwykle mówić. Życzenia najlepsze dane mi było wypowiedzieć i w jednym, i drugim wypadku. Tutaj padały słowa o jedności, tutaj padały słowa o szczególności tej ziemi. Moja osoba rodem z Warszawy, ale wy wszyscy tutaj jesteście ziomkami. I to jest wasza ojczyzna. To jest dla was najważniejsze. Jeżeli będzie działanie zgodne, tylko mi trzeba dziękować. Drzwi kościoła w Iłowie są zawsze otwarte. Tam nie ma miejsc pierwszych, drugich. Wszyscy klękamy przed tym samym Panem, który od tylu wieków tam pomieszkuje. Panu przewodniczącemu, który pełnić będzie funkcję moderatora sesji, życzę, aby promieniowanie opatrznościowe było za jego pośrednictwem i wszystkich wspierających pana wójta, rady,
sprawiedliwie rozprowadzane. Od strony czysto ludzkiej miejcie dużo siły. Szczęść Boże. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi zawsze za takie trafione słowa i przemowę, która chwyta za serce. Dziękuję i mam nadzieję, że ksiądz proboszcz będzie nas co sesja na zaproszenie odwiedzał. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Gminy. Dziękuję wszystkim obecnym. Dobrej nocy. Jeszcze zapraszamy. Jeszcze tylko przypominam, że tam pewnie rosół stygnie.